Witam pięknie wszystkich w Radostowicach Rzewie. 23 października 2016. Nieprzypadkowo zaczynamy właściwie, no nie zaczynamy, bo Rzew już trochę przejechał, jakieś 20 km, a zaczynamy od pokazania szrotu z aut w Radostowicach, bowiem 18 października 2016 nastąpiła u mnie w garażu zmiana warty. Niebieski Ford Fiesta. Pojechał właśnie tutaj. No i pierun wie, czy on tu je, bo ja go tu nie widzę. Może, że jeszcze kto nim jeździ, ale oficjalnie jest oddany na złom. Trudno to ocenić. W każdym razie z tamtym autem Rzech już się definitywnie pożegnał. No dobre, to tyle jeśli chodzi o to auto. To był Ford Fiesta, rocznik 1998. 10 lat my razem jeździli po Śląsku. No i tylko po Śląsku, bo nika dali nie było. No a ten gościu nie będzie nigdy na sprzedaż. Rower, koło, bo mam pieruński sentyment do niego. Do auta też Rzech miał, ale na niego przyszedł czas. Teraz też jest Fiesta i no, zielono. Dobrze wam znano, bo tą Fiestą jeździł wujek Rumek. Tak więc jest kontynuacja i dobrze, bo szkoda auta, co by się miało zmarnować, nie? Lepiej, co by auto zostało w rodzinie. A tamten już miał ponad 18 roków, zaczął się psuć i jakby to powiedzieć, wymieniłem go na nowszy model, bo tak się faktycznie stało. Przesto mili, ja już jestem w miejscowości Kryry. Tam jaja. Wehikuł czasu. Słuchajcie, tam Kajsi jest widoczna kopalnia pniówek gruba. Rynka się mi czynsie, no ale cóż. O, teraz ją widać. Pniówek. Teraz to będzie lepszy. Rysie Gridel. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już. Tam było widać Czantoria. O. Tu pasmo Klimczoka. No i teraz zbliżenie robimy. Teoretycznie powinno widać Tatry, ale rynka się nie chciała niestety. A tutaj widać hołda. Gruby Krupiński we Suszcu, kiedy ma być według rządu PiSu zlikwidowano. To jest ta dobra zmiana. Zlikwidować gruba w Suszcu, Krupiński. PiSowców. PiSowców trzeba zlikwidować, a nie ich.
Zajrzek jest w tym samym miejscu. Widać balon. Przecież roztomili coś, co powoli już przechodzi do historii. Jeszcze jedna z budek telefonicznych, jeśli tego było więcej. No a teraz już każdy ma taki coś. I to już po prostu traci sens. A to już gmina Pawłowice. No. Jerzek tu już prawie 7 wieczór przez Warszowice, że jechał, tam była droga zawarta. A mój LED fajnie się odbija na znaku. Teraz pojada na Zbytków. Miałby jechać dwupasmówką, ale tam jest pieruński ruch, no i tak genał, to no nie. Nie wolno takim drogą jechać, choć znaków żadnych nie ma. Także no jeszcze ją będę przecinał, tę dwupasmówkę, ale no cóż, jademy dalej, bo nie ma nas.